Cześć, miło Was znowu widzieć. Jeżeli widzimy się pierwszy raz, to ja mam na imię Joanna i koniecznie subskrybujcie kanał, bo więcej takich treści o rozsądnych zakupach właśnie sobie tutaj wrzucam. Nie wiem, czy to był najlepszy szyk zdania, ale wiecie, o co chodzi. I ostatnio nagrałam wideo o Zero Waste, o Less Waste, o tym, jak produkować mniej śmieci i jak robić to z głową. I opowiadałam tam o pałeczkach do sushi, super ekologicznych, wielorazowych, które sobie kupiłam, żeby być taka właśnie bardziej eko. No i przez 2 lata nie użyłam ich ani razu. I to mnie natchnęło do tego, żeby dzisiaj porozmawiać z Wami o nieudanych zakupach. Bo myślę, że każdy z nas ma takie zakupy na koncie i wydaje mi się, że ważne jest, że jak już kupimy coś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, czego żałujemy, to zamiast rozpamiętywać to, rozpaczać, wkurzać się na siebie, to lepiej jest się po prostu zastanowić, co poszło nie tak i wyciągnąć wnioski. No a jeżeli możemy daną rzecz zwrócić, no to oczywiście to warto zrobić na pierwszym miejscu. No bo może było tak, że kupiliśmy niepotrzebną bluzkę, sukienkę czy torebkę, bo miałyśmy stresujący dzień w pracy i to był nasz sposób na odreagowanie. No i jak już wychwycimy u siebie takie zachowanie, no to wtedy po prostu wystarczy poszukać sobie jakichś innych sposobów na rozładowanie tego napięcia. Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, spacer do parku, pójście na tańce, cokolwiek. A może było tak, że po prostu przy zakupie nie zwróciliśmy uwagi na coś, co będzie nas w tej rzeczy denerwować, albo nie wzięliśmy pod uwagę jakichś tam naszych upodobań, wydawało nam się, że będziemy czegoś używać, potem się okazuje, że jesteśmy na przykład za leniwi, żeby prasować. No i na takie sytuacje z kolei rozpisałam kiedyś takie drzewko decyzji zakupowych, które zostawię Wam link w opisie, możecie je sobie pobrać, wydrukować, wrzucić do portfela albo skopiować po prostu na telefon i zerkać przed zakupem, jeżeli nie jesteście czegoś pewni. No ale mimo tego wszystkiego, to każdemu się zdarza popełniać błędy, mnie też się zdarza popełniać błędy, popełniałam ich sporo i dzisiaj chciałam Wam o nich opowiedzieć w ramach takiej antyinspiracji albo inspiracji do zastanowienia się nad tym, co kupujemy i dlaczego i co może pójść nie tak. Ponieważ tyle Wam opowiadam tutaj o ciuchach, to zaczniemy właśnie od błędów odzieżowych. I na pierwszy ogień idzie marynarka z kolekcji jakiejś francuskiej stylistki chyba? Z czyjejś kolekcji dla La Redoute. Jest bardzo ładna, jest zrobiona z wełny, więc ma super skład. Wydawałoby się, że jest idealna, ale okazało się, jak przyszła, ja wiedziałam to od samego początku, tylko ta marynarka była tak idealna jako całość, że po prostu uznałam, że nie będę dostrzegać tych minusów, żeby nie psuć sobie tego wspaniałego zakupowego doświadczenia, no bez sensu, wiadomo. Ale okazało się, że po pierwsze ma za wąskie rękawy, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo ja mam dosyć wąskie ręce. Wąskie ręce? No wiecie, o co chodzi. No nie zdarza mi się to za często, ale jednak ma za wąskie rękawy. I w ogóle cała jest jakaś taka sztywna. Ja nie lubię takich sztywnych ubrań. No ale postanowiłam to zignorować. Oczywiście minął już ten czas, w którym mogłam ją zwrócić. No i ją założyłam może raz, a może dwa. A to jest super marynarka i myślę, że ekstra mogłaby komuś posłużyć, więc muszę się po prostu zebrać w kupę i ją sprzedać. Wniosek płynie z tego taki, że trochę jak na randkach, jak od początku są jakieś czerwone flagi, to lepiej już nie będzie, więc lepiej odpuścić. Na drugi ogień idą buty, które kupiłam jakieś 2 lata temu, jak był szał na panterkę i ja się na ten szał, ja królowa slow fashion, się na ten szał złapałam. I wydawało mi się, że buty to jest taki fajny ruch, no bo one do wszystkiego będą pasować. Ja mam raczej takie jednokolorowe ubrania, więc ze wszystkim mi pójdą. No i poszłyby, gdyby nie to, że mają taki mały, ale to ten opcja się nazywa chyba... Nie, to nie jest kaczuszka, nie wiem jak on się nazywa. W każdym razie on jest niski, więc człowiek się nie wydaje wyższy i smuklejszy, ale jest taki chybotliwy, więc jest niewygodny jak na wysokich obcasach. Więc efekt był taki, że po prostu nigdy w nich nie chodziłam. Też się muszę zebrać do kupy i je sprzedać. Bo są bardzo ładne i jeżeli komuś to nie przeszkadza, to myślę, że mogą mu z powodzeniem posłużyć. Następny nieudany zakup, który wydawał się super tropem, a okazał się jednak ścieżką na manowce. Wspaniała metafora. Jest ta bluzka z ProModel. Ma mój ulubiony kopertowy krój, ma piękne aplikacje na ramionach, które bardzo rozświetlają twarz. Ma piękny kolor, w którym jest mi bardzo dobrze. No, ideał można by było pomyśleć, gdyby nie to, że jak widzicie, gniecie się jak szalona. Ja mogę ją wyprasować, chociaż nie jest to łatwe, ale 5 minut później, jak tylko usiądę w tramwaju albo jak tylko przełożę torebkę,
ona wygląda właśnie tak, co mnie denerwuje, więc w niej nie chodzę, więc muszę ją sprzedać, ale ponownie jeszcze się do tego nie zebrałam. Tak to jest w ogóle z wiskozą. Na wiskozę trzeba uważać, bo ona się lubi bardzo, bardzo gnieść. Jeżeli to jest taki cieniutki materiał, no to często efekt jest właśnie taki. Ale wszystko zależy od splotu, wszystko zależy od grubości materiału. Najlepiej po prostu podotykać w sklepie i zobaczyć, czy to jest gniecenie się w stopniu akceptowalnym dla nas, czy niekoniecznie. No i teraz moja second-handowa kompromitacja. Ja w sumie, czego ja się spodziewałam innego? Jeżeli mieliście okazję obejrzeć mój lookbook second-handowy, jeżeli nie, to podlinkuję go w opisie, to może pamiętacie tę sukienkę, piękny wzór. Ona przypomina mi sukienki, które kiedyś nosiła moja mama w latach 90. i dlatego się na nią skusiłam, mimo tego, że jest zrobiona z ordynarnego poliestru. Ja w życiu bym poliestrowej sukienki nie kupiła ani w sklepie, ani w second handzie, takiej, wiecie, dochodzenia na co dzień. Tylko ten wzór mnie skusił, więc ewidentnie jest to problem nostalgii. No i okazuje się, że w ogóle w niej nie chodzę, bo ten poliester jest tak nieprzyjemny, tak się elektryzuje, tak się klei do nóg, że ta sukienka oprócz tego, że jest nieprzyjemna, to jeszcze w ogóle się nie układa. No, więc też musimy się niestety pożegnać. Bywa. Nie można mieć sentymentów. Teraz kończymy dział odzieżowy i przechodzimy do grubszych zakupów, ale małymi krokami. To jest dzbanek. Dzbanek filtrujący, który zamówiłam, nawet go nie kupiłam, zamówiłam go sobie w prezencie świątecznym, dostałam go chyba od mojego brata. Dzięki, Michał. Przepraszam, że go nie używam. No ale właśnie, okazało się, że jestem za leniwa na filtrowanie wody, że po prostu jeżeli chcę mi się pić albo jeżeli potrzebuję wody do czegokolwiek, to odkręcam kran i tak piję kranówkę. Od wielu lat piłam kranówkę, więc nie wiem, co mi strzeliło do głowy z tym dzbankiem filtrującym. Chyba po prostu go widziałam na Instagramie i wszystkie modne zero waste'owe instagramerki go używały, więc wydawało mi się, że ja też potrzebuję. Teoretycznie... A, już pamiętam, miałam wtedy prasowalnicę parową i wydawało mi się, że zamiast kupować te baniaki z tą wodą destylowaną, to będę ją sobie sama destylować. No ale w końcu ta prasowalnica była strasznie wielka, więc ją oddałam mojej mamie. W dzbanku i tak nic nie filtrowałam i tak leży. Ale moja babcia powiedziała, że chce zacząć pić wodę z kranu, tylko się boi, bo rury ma stare, coś tam, więc myślę, że go po prostu oddam babci. A, plus jeszcze, na początku go nawet używałam, ale te filtry się strasznie szybko kończyły i potem zawsze zapominałam kupować tego filtru i on stał w szafce, bla, bla, bla. Wydaje mi się, że generalnie moim głównym problemem z zakupami jest moje lenistwo. To teraz grubsze tematy, których nie mam wam nawet jak pokazać, ale wrzucę zdjęcia. Więc pierwsza sprawa to kanapa, którą kupiłam przez internet. Nigdy tego nie róbcie. Jak urządzałam swoje mieszkanie, to moja projektantka wysłała mi propozycję kanap i wybrałam jedną z nich, która była bardzo, bardzo ładna, polskiej marki Scandic Sofa. Rozkładana, duża, w błękitnym kolorze, no cudo, taka mid-century modern, taka wiecie, przypominająca tam lata 60. Przepiękna, tylko tak niewygodna, że wszystkich bolał kręgosłup po tym, jak siedzieli na niej przez pół godziny. Ja nie mówię, że ta marka jest zła, może po prostu ja mam i moi znajomi mam jakieś niedostosowane ciała do ich kanap. W każdym razie nie dało się na niej wytrzymać i po kilku miesiącach musiałam ją sprzedać. Co też okazało się, że wcale nie jest takie łatwe, bo z meblami to jest tak, że często się płaci dużo za jakiś tam designerski mebel, a potem sprzedać go za nawet sporo mniejszą kwotę już wcale nie jest tak łatwo, więc ostatecznie musiałam ją oddać za darmo, bo jeszcze miałam tam jakieś przeboje z czyszczeniem, już nie miałam do tego siły. Oddałam ją, kupiłam sobie narożnik z Agata meble. Jestem przeszczęśliwa. Więc wniosek jest taki, że o ile jeszcze jakąś półkę, czy jakiś tam stolik, czy coś takiego małego, na czym nie trzeba siedzieć, to pewnie bym kupiła przez internet. To kanapę, fotel, łóżko raczej nie. Na tym się trzeba położyć, usiąść i sprawdzić, czy nam pasuje. Tym bardziej, że zwrot to jest potem prawie niemożliwe. W sensie to jest tak trudne, że wmawiamy sobie, że będzie ok, bo nie chce nam się tego z powrotem rozkręcać, pakować, zamawiać transportu. Więc duże meble przez internet, Chyba, że na przykład znamy już ten mebel i zamawiamy czwartą taką samą sofę z Ikei. Wtedy spoko. I jak już jesteśmy przy meblach z Ikei zwłaszcza, to moją wtopą zakupową dla mnie, bo właśnie, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, ja nie mówię, że te wszystkie rzeczy są beznadziejne, one po prostu nie sprawdziły się u mnie i do mojego stylu życia i do mojego lenistwa.
To, o czym chciałam teraz powiedzieć, to jest szklany stolik z Ikei, bardzo piękny, bardzo niedrogi, który wygląda na dużo droższy niż rzeczywiście jest. Wrzucę Wam zdjęcie, nie pamiętam jak on się nazywa. To jest taka seria czarna metalowa, coś na V chyba. I był super, tylko że ja mam psa, więc ten stolik z tym szklanym blatem był cały czas ufafluniony z włosów, oblizany przez psa, więc wyglądał koszmarnie i miałam wrażenie, że nic nie robię, tylko wycieram stolik, a on i tak zawsze wygląda źle, więc w końcu go sprzedałam i kupiłam sobie taki zwykły, przy okazji mniejszy, więc mniej mi miejsca zajmuje w pokoju. No szkoda, IKEA. Ale mam całe biuro z IKEA, więc to nie jest tak, że się na nich obraziłam. Mam nawet film o tym, podlinkuję Wam w opisie. I ostatnia rzecz, za to konkretna, czyli samochód. Parę lat temu zepsuł mi się samochód, którym jeździłam od wielu, wielu lat. To był 20-letni garbus, więc miał prawo się zepsuć. No i akurat jakoś tak było, że miałam w danym miesiącu wysokie zyski w swojej działalności, więc też chciałam mieć jakieś koszty, żeby zmniejszyć podatek. Pomyślałam sobie, no samochód mi się zepsuł, no to jakby naturalnym następnym krokiem jest kupić sobie nowy samochód. I tak zrobiłam. A potem się okazało, że pojawiły się te wszystkie samochody na minuty, 1000 opcji wypożyczania samochodów, których wcześniej nie było. I myślę, że jakbym teraz miała podejmować tą decyzję, to nie kupiłabym tego samochodu, bo tak naprawdę muszę sobie wymyślać powody, żeby jeździć. To znaczy jeżdżę tak mało, że na przykład rdzewiają mi klocki hamulcowe albo wysiada mi akumulator zimą. Więc muszę aktywnie szukać jakiejś, nie wiem, normalnie zamówiłabym zakupy albo poszła do warzywniaka obok mnie, ale jadę do supermarketu, żeby przejechać te 5 km, żeby trochę rozruszać te wszystkie części. No nie ma to za dużo sensu, nie mogę go sprzedać, a właściwie nie opłaca mi się go sprzedać, bo mam go w leasingu, więc muszę poczekać jeszcze z 2 lata. W każdym razie, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to nie była to najbardziej przemyślana decyzja. O tym też kiedyś napisałam, zresztą post na blogu. Też Wam go podlinkuję w opisie. Ale też tak, żeby się trochę usprawiedliwić, to okoliczności się zmieniają i ja mieszkałam wtedy bardziej na obrzeżach, teraz mieszkam bardziej w centrum, jeździłam na dużo wycieczek z psem, teraz mój pies już nie chce niestety ze mną jeździć na wycieczki, bo zrobił się trochę podstarzały i leniwy, więc jeździmy rzadziej. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. W każdym razie jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś zakupowe wtopy? Na pewno macie. Jestem przekonana, że macie. Będzie mi bardzo miło, jak mi o nich opowiecie w komentarzach. Dajcie znać, czy jakieś wnioski udało Wam się z nich wyciągnąć. Pamiętajcie też, że jeżeli coś kupujecie przez internet, to zawsze macie 14 dni na zwrot. Minimum. Sklep może Wam zaoferować więcej, ale te 14 dni to jest takie ustawowe minimum. A jeżeli zakup jest nieudany ze względu na to, że z tą rzeczą jest coś nie tak, to nie jest tak, że jakieś, nie wiem, Wam coś nie wyszło, Wy źle oceniliście swoje potrzeby, tylko na przykład but się rozkleja albo, nie wiem co, krzesło się rozpada, no to jak najbardziej macie prawo do reklamacji, niezależnie od tego, czy kupowaliście w internecie, w sklepie, wszystko jedno. I te zasady zwrotów i reklamacji też opisałam u siebie na blogu i też Wam podlinkuję w opisie. Przeczytajcie, bo bardzo warto je znać. No i do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Pa! Mam wrażenie, że ludzie pomyślą, że jestem pijana, bo jakiś taki miałam flow. Więc musisz teraz powiedzieć, że mnie widziałeś i nie byłam. Nie byłaś pijana.